Jako poseł trzeciej kadencji pracowałem w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, byłem jej przewodniczącym. Znam pracę parlamentu, znam pracę samorządu. Aktualnie jestem od 9 lat przedstawicielem ziemi radomskiej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W parlamencie chciałbym, jeżeli będzie taka wola wyborców, pracować nad tym, aby zauważano sprawy ludzi ubogich, bezrobotnych, tych, których transformacja ustrojowa szczególnie boleśnie doświadczyła. Chciałbym również, aby usprawnić pracę parlamentu, przekonać decydentów, bo to nie kosztuje żadnych finansów. Nie ma też potrzeby zmiany konstytucji, aby nie łączyć mandatu posła czy senatora z funkcjami w rządzie, ministra, sekretarza stanu. Nie da się skutecznie wykonywać jednego mandatu, jak też i funkcji rządowej. To naprawdę usprawni pracę parlamentu i pracę ustawodawczą. Chciałbym również, aby te wszystkie problemy, których doświadczamy ze służbą zdrowia, udało się zgodnie z programem PiS-u przeprowadzić. We wszystkich wyborach, w których dotychczas startowałem, mam jedno hasło: służyć człowiekowi, bo służąc człowiekowi damy radę.